Cześć, dzień dobry. Jedziemy z Koksem. Kolejny daily vlog. Słuchajcie, kilka newsików. Podsumowanie w ogóle tych dwóch miesięcy. To były przegiga fantastyczne miesiące pod kątem przychodu, czyli sierpień i wrzesień. Ale powiedzmy, że jestem bardzo przetyrany. Wiele rzeczy, które jeszcze nie czeka w tym miesiącu. To się wszystko na warstwie i tych projektów jest bardzo dużo. A też były też projekty, w których ja musiałem interweniować. Mamy też jeden taki projekt, gdzie robił mi to zespół, a nawet dwa projekty w sumie, gdzie ja będę musiał się tam co nieco włączyć i zaangażować. I to jest ta, taka kwestia, która mnie na pewno odciąży od moich rzeczy. Z takich moich rzeczy, które ja chcę robić, to na pewno w tym miesiącu wystartować już z autowebinarem dla was, a być może nawet z dwoma autowebinarami. Zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko potoczy. Ale plan jest prosty: cały czas budujemy bazę mailingową, cały czas staramy się krosować z innymi firmami, z innymi twórcami, robić wspólne jakieś akcje, które przyczynią się do e, budowania listy mailowej, co długoterminowo przyczyni się na wzrost całej organizacji, całej firmy. Więc cały czas plan strategiczny jest budowa bazy mailingowej. Co nieco chciałbym Wam powiedzieć o przychodach z reklam Google AdSense, które wyświetlają się Wam na filmikach na YouTube. Te przychody są coraz poważniejsze, bo <laughs> dzisiaj mi wyskoczyło, że za wrzesień mamy 1525 zł, coś takiego, więc to już się, so, robią się pokaźne sumy. Ja e, kończąc ten rok w grudniu, miałem plan nad, e, zbudować sobie nowe źródło dochodu i wtedy kręciłem się około 300 zł miesięcznie, czyli około 10 zł dziennie zarabiałem na wyświetleniach. Minęły trzy kwartały i ja, słuchajcie, już mam 1500. I to jest praktycznie, że pasywny przychód, bo pamiętajcie, że ja skończę publikować, a stare filmy będą nadal żyły, nadal generowały wyświetlenia, więc to jest bardzo fajny, gdzieś tam dodatkowa gałąź, którą sobie zbudowałem. Nie powiem, było ciężko, był zapierdziel, były, był krew pod i łzy, ale cieszę się, że już to nowe źródełko zaczyna wyglądać i już niedługo pewnie będziemy zmierzać w kierunku 2000 miesięcznie, a wiecie, że ja jestem skurczybek zawzięty i bardzo szybko gdzieś tam to zrobię. Myślę, że koło stycznia to będzie akurat taki gdzieś tam przedział czasu, szczególnie w ogóle miesiąc, który ma 31 dni, będzie już mnie premiował na tle miesięcy, które są krótsze. Bo zawsze to dodatkowe 70 zł, czy tam ileś może za dzień wpaść, więc tak to będzie wyglądało pod kątem liczb, a ostatnio te przychody jesienno-zimowe jesienno na razie bardzo podskoczyły względem lata. Więc prognostyk jest bardzo pozytywny, i myślę, że już wkrótce gdzieś tam będę nagrywał dla Was filmik, w którym tłumaczę, jak zarabiać na YouTubie, i będę pokazywał, że tutaj już 2000 miesięcznie jest Google Ads. więc bardzo pozytywna kwestia, bardzo pozytywna sprawa. Cieszę się, że to wszystko gdzieś tam następuje, nastąpiło, i mam kolejne, kolejne źródło dochodu. Kolejny wątek to cały czas myślę nad afiliacją. Ta afiliacja nie idzie tak jakbym chciał w skali roku, to jest może około e, 1000 zł miesięcznie. Mimo, że sporo filmów poradnikowych wleciało, mimo że sporo wiedzy dla was opublikowałem, to ta afiliacja aż tak się nie kręci. Zastanawiam się, co tu zrobić z tą afiliacją, żeby przyspieszyć te wyniki. Na razie nie mam żadnych sensownych wniosków, ale na pewno będę dążył w takim kierunku, żeby z tej afiliacji kapało około 2000 zł miesięcznie, to to już będzie kolejny, kolejna noga którą co jakiś czas sobie będę wypłacał zbiorczo, i to będzie jakieś kolejne źródło do inwestycji, reinwestowania różnych pomysłów, które możemy robić. Ważne, żeby to był przychód automatyczny, i ten przychód automatyczny jest, tylko niestety jest on niewielkiej skali, i to mi się bardzo nie podoba, że mimo włożonych starań, pracy, czasu, to te przychody są około 1000 zł miesięcznie, czyli no, no niewiele, niewiele. Chciałbym, żeby ten YouTube plus przychód z afiliacji dawał około czwórki miesięcznie. Później możemy włączyć Google AdSense przecież na blogu, jak ten blog będzie jeszcze bardziej rozwinięty, dlatego teraz cisnę z moim zespołem, z Konradem e, bloga. Piszemy AI-em artykuły, zasuwamy, zasuwamy, codziennie wlatuje nowy artykuł. Dlatego, żeby w przyszłości też zamontować ruch z Google AdSense, to będzie kolejne źródło dochodu. Oczywiście pozyskałem też partnerów, których możecie zobaczyć linki w opisie i to też jest fajny, fajny przychód. Jeszcze chyba z jednego partnera mogę dopiąć. Myślę, że tam będziemy się kręcić około 10 tysięcy miesięcznie, ale... No to tutaj jest, co pół roku trzeba znowu robić marketing znowu to nakręcać. to nie jest taki w pełni automatyczny przychód, ale staram się takie różne nogi budować, poza agencyjne, poza um, e, Poza tym głównym przychodem, który pochodzi z usług, bo usługi niesamowicie zajmują czas, a o to chodzi, żeby zarabiać a nie marnować swojego czasu, bo czas w życiu jest najcenniejszy. Jeżeli my, ja poświęcam czas na pracę, to nie mam czasu dla rodziny, na odpoczynek i tak dalej. Ja chciałbym sobie gdzieś tam podróżować, wakacjować się, być może tam nagrywać dla was filmiki, bo to lubię, ale jednak ten kor, no to nie chciałbym tak zasuwać, tak jak zasuwałem teraz, bo co z tego, że mam górkę pieniędzy, która się zrobiła? Jeżeli jeżeli jestem bardzo wykończony pod kątem psychicznym, fizycznym, mentalnym, jestem rozbity tą pracą, dlatego muszę gdzieś tam sobie to tak rozpisać, poukładać te projekty, którymi w tym miesiącu będę zarządzał, żeby uzyskać w nich jak największą rentowność i czerpać przede wszystkim, przede wszystkim też te przychody success fee, czyli z wyników, które osiągamy, bo klient może ee, Możemy uzyskiwać dodatkowy przychód z tego, że klient osiąga spektakularne wyniki. Więc e, teraz tak, słuchajcie. E, kwestia jest taka, klient osiąga ponadprzeciętne rezultaty, płaci nam, przypuśćmy, 25% prowizji od wyniku i nam na koniec miesiąca jest na przykład do wypłaty dycha zamiast tam abonamentu, który jest stały. I dzięki temu znowu jest kolejna przestrzeń do robienia wyników, tylko ten sektor jest troszeczkę zaniedbany z tego tytułu, że e, robi to mój zespół, a zespół nie ma aż takiej motywacji. Takiego serca, takiego zaangażowania, aby robić to tak dobrze jak właściciel, który sobie ten cały system wymyślił, zaprojektował i się go nauczył. Rozumiecie teraz to? Dlatego e, często te projekty, mimo że są na procent, one nie robią spektakularnych liczb. Wszędzie tam, gdzie ja się włączam, gdzie ja wkładam serducho, to te liczby się pojawiają, te wyniki się pojawiają, a tam, gdzie jest zespół, najczęściej klient też po jakimś czasie. Rezygnuje z umowy, dlatego musimy tutaj przeprojektować ten model, znaleźć odpowiednie osoby, odpowiednio zmotywowane, odpowiednio zaangażowane, odpowiednio rozumiejące te procesy. Bo dla nas kluczowe jest, żeby raz pozyskany klient zostawił w biznesie jak najwięcej najlepiej koło 50 tysięcy wtedy jest super i na takich klientach można bazować. Wtedy bardzo przyjemnie się inwestuje w marketing, bardzo przyjemnie robi się marketing, bo wiemy, mamy gwarancję, że jeżeli raz przyjdzie do nas klient do biznesu, to zostawi kilkadziesiąt koła. I to jest dla nas super, to jest dla nas klient idealny. A klienci, którzy są na chwilę i zostawiam kilkanaście tysięcy albo bodaj, boże. Poniżej 10, to nie jest fajny klient, bo my wkładamy pracę, czas, zaangażowanie, a finalnie nie ma z tego pieniędzy. Dlatego tak konstruujemy też umowy, żeby ten klient został z nami przynajmniej 3 miesiące, żeby popłacił trochę, ale też żeby dostał maksymalną wartość w te 3 miesiące, aby chciał przedłużać te umowy, przedłużać tę współpracę. Dlatego ten biznes mam podywersyfikowany, tych źródeł jest wiele. Czy jestem zadowolony? No nie jestem zadowolony z tego, że tak dużo pracuję. Może nie fizycznie, ale mentalnie przy tym wszystkim: przy projektowaniu pracy kreatywnej, pisaniu maili i tak dalej. Jest tej pracy bardzo dużo i, i, i ciężko mi znaleźć zamiennika, takiego Tomasza guzika, który będzie robił tą pracę za mnie na takim poziomie, jakie ja bym oczekiwał, na, który ma takie sam, który ma. No Doświadczenie nie będzie miał takiego samego, bo by, był, bo by robił swoje firmy, ale żeby chociaż ta pra praca była na takim poziomie jakości i wtedy będzie wszystko, wszystko poukładane. Jakie są moje plany najbliższe? Um, plany najbliższe: yy, zarezerwowałem jeden wyjazd do Londynu na wycieczkę. Później wpadną jakieś dłuższe wakacje. W październiku domykam jeszcze stare tematy, które nie ruszyliśmy z września, bo było parę takich opcji. Cały czas monika. Honory się nie może zebrać, żeby nagrać kurs. Mamy drugą klientkę taką, która gdzieś tam mieliśmy ruszać, jeszcze nie ruszyliśmy. Muszę troszeczkę pomogę przy projekcie Karola Pilarza odnośnie sprzedaży na Vinted, żeby wyciskać jeszcze większe wyniki. Przenosimy też Core. Mam jednego klienta, który sprzedaje kursy z samoobrony i tego typu rzeczy. Będziemy też tam będzie potrzebna moje zaangażowanie. Więc masę, masę projektów, masę, masę pracy. A finalnie nie ma tej przestrzeni, żeby chwileczkę odetchnąć, z ulgą usiąść i popatrzeć, co udało się fajnie zbudować. Nie ma tego czasu. Więc finalnie nie jestem zadowolony, mimo, że te miesiące były rekordowe pod wieloma względami, były super, były rekordowe, to w dalszym ciągu tutaj musimy, muszę popracować nad balansem, nad sportem, nad zdrowiem, nad takimi rzeczami poza biznesowymi. bo tam, gdzie są liczby, tam, gdzie jest Excel, to mniej więcej się zgadza, mniej więcej jest to fajnie pobudowane. Cały czas będę starał się przenosić te przychody troszeczkę na tą stronę pasyw, pasyw income, żeby nie wkładać tylko pracę ludzką i tak dalej, ale też wyciągać pasywnie z różnych źródeł. Więc w 2024 roku chcę kupić minimum minimum, chcę się zobowiązać z tobą drogi widzu, dwie nieruchomości pod wynajem, które będą dostarczać mi kolejne dwie fakturki do biznesu pasywnie i myślę, że w tym czasie też rozwinę YouTube'a pod dwa ponad 2000 dwa pasywnego przychodu. Więc to będzie kolejny taki pasyw dla mnie. I trzeba pielęgnować i budować te pasywa, bo powiedzmy sobie szczerze, człowiek potrzebuje tego balansu. Jak już jesteś na pewnym etapie, zacharowywałeś się przez kilka lat. Chcesz chwileczkę zwolnić, odpocząć, zastanowić się, przemyśleć pewne rzeczy i wtedy takie przychody pasywne są bardzo mile widziane, kiedy wpada ci tam nie z 20 koła takich różnych dodatkowych rzeczy, które nie wymagają pracy i zaangażowania. Myślę, że się ze mną zgodzisz. Jeżeli chcesz, abym robił dla Ciebie marketing, kliknij w link poniżej darmowa rozmowa.pl i umów się na rozmowę lub zadzwoń do mnie bezpośrednio 602 727 263.